koniec po prostu, no nie ma co. Oh my god. What the? Zrozumiałem, że źle ustawiłem ostatnio kamerkę, dlatego was za to bardzo, 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 bardzo przepraszam. Ale tak, by the way, witajcie w kolejnym odcinku Minecrafta na modach. I dzisiaj, tak jak powiedziałem to w poprzednim, kontynuujemy wyprawę tutaj do tych podziemi hardkorowych, bardzo hardkorowych. No ile ich tam jest? What the fuck? Dobra, tam przydałoby się po prostu pierdzielność. A może ich załatwię stąd, jeżeli mogę załatwić stąd, oni tu nie podejdą, bo są ciotami, kurna, nie podejdą, mogę tu strzelać sobie z góry i zginiecie wszyscy. Zrobiłem sobie oddzielny oczywiście hełmik, no i założyłem nasz zenchantowany po prostu już wypierdzielaj mendo, bo nie masz tutaj prawa bytu. Tak więc już lecimy dalej, tu mamy jeszcze emeralda, którego w sumie mógłbym zebrać, ale chyba nie wziąłem, tak, nie wziąłem żadnego budulca, więc głupi LJ znowu jest głupi, dobra, nieważne. I patrzyłem, że bardzo, bardzo, bardzo dużo, daj mi diaksa mendo, daj mi diaksa, what the fuck, okej, zleciałem w dół, super, zarobiście, cieszę się niezmiernie, tu jest dużo diaksów, ale tu dużo diaksów, oh my god. Dobra, musimy jakoś tak do góry, ja wiem, że mógłbym na przykład pruść do przodu, wiecie, i w ogóle, i się nie przejmować niczym, ale ich tu jest od cholery i bardzo chcę ich po prostu wytłuc, ich chcę wszystkich, co do nogi, ich jest po prostu od cholery. Poznajcie mojego bubblegana, piczki, hehehehe. To jest ostatnio moja ulubiona broń, naprawdę, jakoś tak, kurde, ładuje fajnie, ładuje te takie duże bąbelki, czasami ich tam unosi, mogę ich tam, wiecie, podejść wtedy, a teraz jesteście słabsi, bo ja mam mocniejszy miecz, kurna, nie macie teraz szans, mam troszkę lepszego armora, myślę, że damy radę przetrzymać troszkę dłużej. Oby, oby ludzie, oby, bo naprawdę się zdenerwuję. Nie wziąłem innej broni dystansowej, więc musimy na razie napierdziać bąbelkami jak chorzy, co mnie bije od tyłu, przepraszam bardzo. Ktoś mnie zrobił chamsko normalnie plecy, jak cholera. Ten wali hejdżami w ogóle, to mi się naprawdę nie podoba. Zjem sobie steaka, a co? O nie, właśnie o tym mówiłem, okej, okay. A gdzie moje... Oh my god. Nie wziąłem kubełka z wodą. Super. Tak jak mówiłem, LJ znowu jest głupi, tak? Więc wracamy po kubełek z wodą, bo ja tutaj po prostu nie przetrwam bez kubełka z wodą. No nie ma takiej po prostu opcji. Weź ty z łaski swojej, nie rozwalaj tutaj groundu, bo tu jest bardzo wszystkie kruche takie, tak? Tu właśnie są nasze mendy kochane, tam. Jesteśmy już coraz bliżej, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. W ogóle z tego co patrzyłem, to ostatni odcinek. Tak z ciekawości mogę wam powiedzieć, bo nie wiem w sumie ile będzie zajmował, bo jeszcze go w ogóle nie obrabiałem. Bo nagrywam to jedno po drugim, tak, przyznaję się. Jedno po drugim nagrywam, bo ja mam taką fazę na nagrywanie, że odcinek trwał po nagraniu 27 minut, tak? Tak więc nie wiem ile tam będziecie mieli odcinka, pewnie z 17, 18 góra minut, coś takiego. Ja pierdzielę co tu się dzieje, nie mam pojęcia, napierdzielam ich bąbelkami jak szalony, bo lubię, a co? No nie lecie! A jak ty żeś tu wszedł? Jakie inteligentne mendy, what the fuck, dobra. Nie ma leczenia, dobra, ten też w ogóle tu w ziemi się wpierdziel, what the fuck, czy nie buguj się tak, albo się kamufluje, nie wiem co on tu robi. Ten coś tu się schował starczą, rąbany, defender, what the fuck, szczur mnie bije, czy co mnie bije? Co mnie bije? Coś mi biło przed chwilą, ale nie widziałem co. W ogóle ile ich tu jest, to nie macie nawet pojęcia. Znaczy macie pojęcie, bo to widzicie, ale po prostu to jest przerąbane. Jeżeli... Znaczy to jest jeden z takich większych dungeonów, tak? To ja rozumiem, że tu jest wrogów od cholery. Ale w tym momencie po prostu aż mnie lewy palec boli od klikania ataku, tak? No ile można atakować? Atak. Nie chcę na dół jeszcze, raczej się tak nie spieszę na dół. Ja chcę to wszystko po kolei ładnie przejść. Ja wiem, że mógłbym na sam dół zlecieć, tak? Kurna, zrobić to wszystko na odpierdzie, że tak powiem. Ale nie chcę, zniszczyłem podłogę, nie jest to... Fucking hell. No ten mnie przyciąga czymś, no co mnie przyciąga? No nie, no... fuck. Co mamy tutaj? Tu mamy jakiś też dungeon, chyba jakiś jeszcze... Okej, czy... Nie, tutaj też mamy dwarfy, tu jest jeszcze jakiś inny dungeon. Jeszcze inny dungeon. Dobra, na niech będzie zielono, dobra. Czy tu sobie to wszystko mogę zabudować, bo to jest jakiś jeszcze inny dungeon, tu sobie oświetlę, pięknie, ładnie. Zjedzmy sobie, do tego dungeona sobie zrobimy innym razem, a czemu by nie. Rozświetlamy wszystko pięknie, ładnie.
Okej, okay. Tych jest troszkę tutaj dużo, szczerze mówiąc, nie chciałbym tutaj się z nimi, że tak powiem, zaprzyjaźniać, tak więc troszkę się oddalimy. I ponapierdzielamy troszkę z bubblegana, albo co, albo mogę, oni tutaj nie wejdą, bo są cienia sami po prostu i nie wejdą. Nie wiem, jakim cudem mnie ktoś uderzył, bo nie mają tutaj, że tak powiem, dostępu. No ale ktoś mnie uderzył, znowu mnie ktoś uderzył, a co, albo mogą. Mamy kolejne emeraldy, zarąbiście, będę miał całe normalnie sety. Kto mi się tam leczy, chamsko? No nie, no po prostu muszę do was zejść, chamy jedne i was porozpieczę, bo po prostu tak być nie może, po prostu. Nie macie prawa się leczyć, ja was tu muszę wszystkich pięknie, ładnie porozpierdzielać. Creeper, byś mi mógł pomóc chociaż trochę, co? A ty nic nie robisz, tak? Ty wybuchasz tylko koło mnie, no dzięki bardzo. Zamiast ich atakować, to ty mnie atakujesz, super. Myślałem, że jesteśmy kolegami w ogóle. Od tak dawno już jesteś w grze i dalej mnie nie lubisz, dzięki. Co jest, kurna? A, dwa ogry mnie biją, tak? Okej, okay, dobra. Dobra, no co, no co? Ten mi da diaksy w ogóle, te... okej. Okay. Bo wychodziły, dawaj diaksy. O, nie dał mi diaksów, co za menda, dobra. No to nie, łacki bez. Tych sobie tutaj porozpiedzia. O, mamy emeralda, to sobie go pozbieram, a co? Będę miał? Chyba będę miał. Nie, nie nagrywam, gadam sam do siebie, wiesz, tak lubię czasami. A po co? Ale nie musisz się w tym mówić, bo potem będzie, że gadam sam do siebie, no. A po co chcesz wejść? A proszę cię bardzo, wieszaj te koszulki. Ale to moje koszulki? A nie wiem, czy cię nie widzę. Nie, raczej nie, no wiesz, no. A już się wstydzą wszyscy, kurna. Nie chcesz być sławna? W internetach, nie? Pozdrówcie moją mamę, proszę was, pozdrówcie w tym momencie moją mamę. Jak nie pozdrowicie mojej mamy, to zapomnijcie o jakichkolwiek następnych odcinkach w ogóle Minecrafta. W życiu, never. Ja się wtedy zbuntuję, naprawdę. Jeżeli tamto, co odkopaliśmy, to jest część tego cały czas dungeonu, to naprawdę się boję, jak wielki jest ten dungeon. Dobra, pyk, pyk. Przecież ja mogę normalnie stąd odlecieć klasycznie, że tak powiem, bez żadnego problemu, naprawdę dolecieć do domku i wlecieć tutaj z powrotem. Ale nie, bo po co, bo ja się męczę, kurna, zeskakuję, biegam. Nawet nie o, proszę bardzo, nawet nie muszę mojej windy używać, mogę od razu sobie tutaj, prawda, wbić i zenchantować sobie buciki, nie buciki, tylko spodnie. Więc enchantujemy sobie spodnie na 30 level i co? Fire protection, gówno. Dziękuję bardzo. Wow, tu jest znowu ta ściana. Nie, no bez kity, to jest ten jeden dungeon, ale gdzie to się uchowało gdzieś pod ziemią? Ja pierdyle. A, wybuch mi, kurna, przed samym nosem, menda jedna. Healuj się, healuj się, healuj się, healuj się! No mówię, że podczas walki to jest gówniane, bo to tak wolno się leczy, że to nie ma sensu tak naprawdę. Ja piernicie, co za bieda. Co za bieda! Dobra, tu szybko was porozwalam. Nie ma co, już mam was dosyć, po prostu dosyć mam pierdzielenia się z wami. Wszystkich was porozpieprzam. Co mnie bijesz, mendo? Gdzie? No. Kurna. Nie zbieram wszystkiego, bo te zegarki po prostu już mam do tego od cholery. Jakbym chociaż mógł sobie to... Chyba mogę sobie to... A nie wiem, sam. Nie pamiętam, czy mam Twilight Forest modyfikację. Chyba mam, a może nie mam, nie wiem. Mi się wydaje, że nie mam. Co? Aha, kurde, nie tym mieczem. Zarąbiście, super, mądry, jest mądry. Dobra, tutaj musimy tą wodę. Gdzie ta woda była? Fuck, no co mnie znowu... No ile cię tu jest, kurna, mendo jedna, no. Zbieraj tą wodę, zbieraj tą wodę, zbieraj tę wodę, no. Dobra, ciebie też muszę porozpierdzielać. Dobra, tu mamy emeralda, mógłbym go zebrać od razu. A czemu by nie? Zbiorę go sobie. A co? Ale wypadł. Znowu 12 kolejnych emeraldów. Super. To jest jednak duża zaleta tego dungeonu, że jest bardzo dużo emeraldów. Dosyć sporo tych też żelaza, złota i takich innych pierdół. To jest naprawdę, można się obłowić. Tyle, że jeden problem jest taki, że tu jest od cholery po prostu mobów i no troszkę nie jest to, że tak powiem, dobre. Dlaczego wszyscy mnie nie lubią? No dlaczego, no? Wszyscy takie hejterzy, no jeden większy, drugi mniejszy, ale wszyscy to samo hejterzy, no i po cholerę mnie to ty. Dobra, dobra, tu w ogóle mam redstone, w ogóle już nie wiem nawet na jakim poziomie jestem, ale jestem naprawdę na niskim poziomie, bo jak tu już redstone się pojawia, w ogóle czekaj, na którym? 10 poziomie, dobrze mówię? Tak, na 10 poziomie jesteśmy, to jest już bardzo, bardzo niski poziom, praktycznie już jesteśmy przy bedroku, więc nie wiem naprawdę, co jeszcze mogłoby być tu niżej, poza samym tak naprawdę bossem, bo tu nie może być zbytnio już jakichś dungeonów czy czegoś, bo tak naprawdę nie ma miejsca na te dungeony, jakby nie patrzeć. Gin, dziadu, dobra. Także jest w miarę, oh fuck, jest w miarę spoko, jakby nie patrzeć.
zaraz ginę i będzie lipa. Zaraz w ogóle będę miał znowu 30 level. Wypadałoby pójść do domku znowu przed samym starciem z bossem i jeszcze zrobić sobie hełmik emeraldowy i również go zenchantować na 30 level, albo nawet te budki, chociaż te budki już mam troszkę na wykończenie, więc troszkę lipa, żeby je teraz enchantować, bo mi się skończą i trochę lipa. Nie wiem, czy można je w ogóle naprawiać. Nie wiem, chyba można, ale nie jestem pewien. Dobra. Ciebie też muszę jeszcze tutaj zaciukać, bo mi się w ogóle od cholery mi się respi tych wszystkich mobków i naprawdę to jest męczące. No ile może się ich respić? To jest przerąbane. To jest... No nie! Znowu! Mendo! Jak to men... Ten duch ognisty ewidentnie ląduje u mnie na pierwszym miejscu spośród wszystkich mobów, które są w ogóle dodane w Minecrafcie przez jakiekolwiek modyfikacje. Jest najbardziej przerąbanym mobem. Nieważne co powiecie, jakieś tam inne silniejsze moby, ten jest najbardziej przerąbany. Podpali was i koniec. I dedacie i koniec po prostu. No nie ma co. Oh my god. What the fuck? To jest k***a niemożliwe. To jest k***a mać niemożliwe. Już ja p***dolę. Na ostatnim poziomie praktycznie zginąć. Nie k***a mać nie. Przepraszam was, ale nie mogę wytrzymać. Zaraz się wkurzę, włączę sobie po prostu peaceful. I tyle się skończy. To jest przesada. Ja pierdzielę, no znowu miałem 30 level prawie, no ja... Dobra, zapierdzielamy, póki jest dzień, trzeba się tam jak najszybciej dostać. Fucking hell. W tym jednym wulkanie zginąłem w przeciągu tych trzech odcinków 4 razy? Dobrze mówię? Chyba 4. Nie jestem pewien naprawdę, teraz mi ciężko powiedzieć. Come on! Come on, let's twist again! Tyle itemów, tyle emeraldów, taka zbroja! Jakim cudem wy tu jesteście? Jakim kurna mać cudem? Nie, nie, wypierdzielać. Wypierdzielać, ja się tak z wami nie bawię. Oh my god, jeszcze brakuje, żebym kurna spadł po prostu w dziurę i zabił się z wysokości. To już po prostu by był szczyt szczytów szczytów. Ze szczytów. No. Szybko, szybko. Dobrze, że tu dużo poświetlałem, jednak nie ma jakoś tak dużo mobów, nie ma aż tak przerąbane tego wszystkiego. Wypierdzielaj, powiedziałem, ja tu idę po swoje itemy. Nie mam czasu na takich gnojków jak ty. Tam mamy kolejnego, dobra, nieważne. Gdzie są moje itemy? Wow, wow! Okej. Ktoś mi teraz tylko powie, gdzie ja, przepraszam bardzo, miałem swoje itemy, bo nie wiem. Nie, dosyć. No nie mówcie mi, że oni na peacefulu też są, what the fuck? No seriously? Oh fuck, dobra, są moje itemy. Zbieraj. Czemu oni są nawet na peacefulu? What the fuck? Ej, no co się dzieje? No wypierdzielaj, powiedziałem, no! No na peacefulu nawet są, what the fuck? Czyli co, ja mogę się z nimi na peacefulu utłuc, czy co? Bo nie ogarniam. Ja pierniczę. Ja pizgam. O, fuck, dobra, wrzucaj wszystko, co możesz, rzucaj. Dawaj. Zjedzmy sobie jabłuszko. Wybaczcie, że włączyłem peaceful, naprawdę po raz pierwszy podczas akcji jakiejś włączyłem w końcu peaceful, bo normalnie już nie mogę wytrzymać. To jest przesada, co tu się dzieje. Przesada. Oh my god. Dobra, mam to, dobra. Włączamy normal i jedziemy dalej, a co? Kurna. Nie no, ja mam już ich dość, naprawdę, no mam już ich po dziurki w nosie, jak kiedykolwiek zobaczę jakiegoś dwarfa, to szczelę się dosłownie w łeb, no po prostu się szczelę i koniec, no. A, co się stało? Czemu to się tak zbugowało i mam żółte serduszko koło siebie? What the fuck? Mam ciasteczko, po cholery mi to ciasteczko, nie no, wypierdzielam się, nie. Gdzie jest moja czapeczka złota? Fucking hell. Gdzie jest moja złota czapeczka? No nie mówcie mi, że nie mam złotej czapeczki. Get
Dammit! No wypiernicza mi stąd koniu jeden! I chyba po raz pierwszy od, nie wiem, początku tej serii zacząłem naprawdę klnąć na odcinku. Wtedy to musiał nieźle ocenzurować, albo w ogóle pewnie to się nie ukaże, bo nie no, pewnie to się ukaże w odcinku, bo to jest taki po prostu rage, że musi to się ukazać. No gdzie uciekasz, kurna no! Najpierw mi bijesz, potem uciekasz, pićko jedna zasrana! Zniszczę wszystko. Wszystko i wszystkich zniszczę. I destroy everything and everywhere and everyone and every. Zarąbiście się bawię po prostu. Nawet nie macie pojęcia, jak zarąbiście się bawię. Ja pierniczę. Co tu się dzieje? Jak ja się zarąbiście bawię, to nie macie pojęcia. Super po prostu się bawię. Wszystko mnie chce zabić. Super! Cieszę się, kurna, nie mi, jak, no po prostu, tu jest pewnie lawa pod spodem, zajrzycie, tak? Czy coś tam innego, nie wiem, muszę się oddalić. Zjeść coś, nie, mówię, w następnym odcinku wybierzemy się dalszą wyprawę, że tak powiem. No gin, że Boże, no co, to nie chcesz ginąć w ogóle, no. Trzeba poświetlać tutaj wszystko w pizdu, po prostu, żeby nic się tu nie respiło, nic, kompletnie nic, a szczególnie takie mędy jak wy. Kurna! Nie, zginę zaraz, fuck! No fucking way, no fucking way. Healing potion, dawaj mi healing potion. Szybko, healing potion, healuj się! Dobra. Lecimy dalej. Okej, jest spoko, jest git, jest pięknie, tak, super, tak to jest, jak się nie nagrywa Minecrafta przez jakiś tydzień. Wszystko chcecie zabić, wszystko jest przeciwko tobie, super, dzięki, fajnie wiedzieć. Aha, chyba jest dzień, dlatego mnie pająki nie biją tak same z siebie, nieważne. Fuck. Dobra, już. Już w końcu troszkę wyczyszczony, troszkę jeszcze tutaj poświetlam, żeby mi się tu nic nie respiło. Jedynie co to creepery mi się będą respić, ale same creepery to se mogą być, mam je w dupie. Emerald, chodź, poprawisz mi humor. creeper wypierdzielaj. I drugi creeper wypierdzielaj, i zombie, creeper i zombie wypierdzielać. Ale expa leży, może expa znowu, no. Aż się normalnie zmęczyłem, naprawdę zmęczyłem się, zdyszałem się. Jak zacznę to teraz montować, znaczy nie wiem, czy ja to zacznę teraz montować, jest już dosyć późny wieczór, więc nie wiem, czy mi się to będzie chciało montować. Ale po prostu masakra. Czy wreszcie mogę mieć chwilę spokoju? Dziękuję. Dobra, słuchajcie, to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, oczywiście strzelcie łapkę w górę. Proszę was, błagam was, strzelcie tą cholerną łapkę w górę. Zmotywujcie mnie do kolejnego starcia po prostu z tymi mędami jednymi, które walą hejdżami w ogóle wszystkim, są odporne na ogień, no to w ogóle gryzie z czymkolwiek. Ja przejdę się szybko do domku, powypieprzam te po prostu wszystkie shity, które tu mam, bo tego jest naprawdę za dużo. I widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się i na razie. Cześć. Tu są kolejne emeraldy. Będę sobie to zbierał kiedy indziej. Na razie. Pa, pa.